Cześć, z tej strony Domanu, a przed dzisiejszym odcinkiem Dookoła Świata mam dla was szybkie podsumowanie paczek tygodnia, na które standardowo wydałem 12 tysięcy FIFA Points i miałem to szczęście, że dostępne były akurat paczki za 50 tysięcy monet. Klasycznie, tak jak lubicie, przypominam, że FIFA Points można kupić w sklepie Xbox, korzystając na przykład z kart przedpłaconych, które można znaleźć w sklepach z elektroniką. Moje ostatnie doświadczenie z paczkami zawierającymi 12 rzadkich zawodników nie jest zbyt dobre, ponieważ jak wiadomo, szukając w nich kart TOTY nie trafiłem żadnego zawodnika z oceną ogólną wyższą od 85, a wydałem na nie naprawdę sporo. Niemniej jednak tym razem było już nieco lepiej, co prawda dalej nie trafiłem nic fantastycznego, ale tak jak widzicie w tle, nadziałem się parę razy na zawodników wartych więcej niż 10 tysięcy monet, wśród których znalazły się karty Once to Watch czy też Informy. Lecz i tak najwięcej działo się po tym skromnym pack openingu, ponieważ ostatni raz postanowiłem spróbować zapolować na Pola Pogbę w wyzwaniach budowania składów, a otrzymana przeze mnie paczka z niewymiennym zawodnikiem Once to Watch zlagowała na starcie, a jak dobrze wiecie, to oznacza tylko jedno, czyli walkout. W tym momencie zastanawiałem się już tylko nad tym, w jaki sposób zabawnie pocisnąć Maśka, że on otworzył ponad 200 paczek i nie trafił Pogby, a ja dostałem go już po lekko 20 próbach, jednakże szybko zostałem sprowadzony na ziemię. To prawdopodobnie najgorsze, co mogło mi się przydarzyć. Chwila nadziei i wielkie rozczarowanie, no ale przecież nie będę trzymać takiej karty w klubie, no bo komu to potrzebne? Więc pierwszy i ostatni raz postanowiłem spróbować swojego szczęścia w poszukiwaniu Gabriela Jesusa w zimowej paczce z zawodnikiem Once to Watch i było warto, bo moim oczom ukazała się flaga Brazylii oraz pozycja napastnika i to jest ten moment, w którym już wiesz, że te wszystkie paczkowe niepowodzenia, kłody latami rzucane przez zły los pod nogi i rany pozostałe po niespełnionych marzeniach zostaną zagojone przez ten jeden szczęśliwy traf, który odmieni historię mojego przeklętego konta, które wzmocnione zostanie najprawdziwszym z prawdziwych rzeźników i obwieści mi tym samym lata szczęścia i powodzenia w otwieraniu paczek. Tak. Otóż nie. No, także tego. Przejdźmy lepiej do dzisiejszego odcinka Dookoła Świata, w którym zabrałem się za drugą ligę francuską, niegdyś nawet niezłą kopalnię fifowych talentów, ale obecnie z roku na rok niestety znajduje się w niej coraz mniej interesujących zawodników. Klasycznie link do składu i pełnej charakterystyki piłkarzy znajdziecie w opisie tego filmiku. Z dzisiejszym składem zbytnio nie kombinowałem i oparłem go na drugiej formacji 4-4-2, a znaleźli się w nim po prostu teoretycznie najlepsi i najciekawsi zawodnicy z drugiej ligi francuskiej, jednakże wciąż nie wygląda to zbyt obiecująco. Chociaż miałem ogromne nadzieje co do jednego napastnika, a mianowicie Moussy Mazou, którego karta oceniona jest na 74, a on sam mierzy 186 cm wzrostu, ma wysoką pracowitość w ataku, przyspieszenie ocenione na 88 oraz szybkość biegu wynoszącą 87, do tego 82 siły, 80 skoczności, 80 główek i siłę strzału notowaną na 81. Patrząc na papierze, to po prostu niezły rzeźnik, bo teoretycznie powinien być on trudnym do powalenia dzikiem, który bezlitośnie masakruje swoich przeciwników wewnątrz pola karnego i dzikiem to on faktycznie jest, bo obrońcy po prostu sobie z nim nie radzą, ale co do masakrowania rywali, jeśli chodzi o strzały, można mieć już wątpliwości i to całkiem spore. Niespodziewanie Mazu ma ogromne problemy nie tylko ze strzałami z dystansu, ale również wykończeniem wewnątrz pola karnego, a jego wysoko oceniona siła strzału w żaden sposób nie pomaga w pokonaniu bramkarza. Ostatecznie o wiele lepszym napastnikiem okazał się niższy, słabszy fizycznie i zgodnie ze statystykami mniej utalentowany Gamukol, który ma ogromne problemy z wygraniem jakiegokolwiek pojedynku fizycznego, ale za to świetnie urywa się obrońcom i ma bardzo dobre ustawianie, które pozwala mu się wciskać z piłką do bramki w sytuacjach, w których panuje ogólna dezorientacja na boisku. Jest to postać, która jako jedna z nielicznych wyróżnia się w tym składzie. Niewiele złego powiedzieć można również o środkowych obrońcach, obaj są wysocy, dość szybcy i silni, a więc dobrze bronią bramki od frontu, natomiast niestety nie otrzymują praktycznie żadnego wsparcia od bocznych obrońców, jak i pomocników. Wygląda to dziwnie, ale w tej drużynie coś ciekawego do pokazania ma praktycznie tylko para środkowych obrońców oraz para napastników. Czasem widoczni są również boczni pomocnicy, ale pozostali zachowują się jak duchy. Próbują odebrać piłkę, ale im to nie wychodzi. Próbują atakować, ale też to się niezbyt udaje. Prawdopodobnie jest to w dużej mierze wina formacji, która nakazuje pomocnikom dość niefortunnie się ustawiać, a jak wiadomo, ci powinni pełnić bardzo ważną rolę w drużynie, chociaż oczywiście z drugiej strony to ci zawodnicy nawet na papierze wyglądają
po prostu mizernie. Niemniej jednak ostateczny wniosek jest taki, że w tej drużynie środek pola, jak i boki obrony praktycznie nie istnieją, a co za tym idzie, daleko nią nie da się zabrnąć. Nawet rok temu w drużynie z drugiej ligi francuskiej znaleźć można było zawodników takich jak Cyprien, którzy już wtedy byli użyteczni w FIFA, a obecnie poważnie rozwijają swoją karierę w Ligue 1. Lecz w tym roku to jest dramat, szkoda szczępić, bo tu nawet trudno znaleźć ciekawego zawodnika w kontekście rozwoju w trybie kariery, a co dopiero w Ultimate Team. Czas na ocenę dzisiejszego składu. Atak najlepszy 7,5 na 10, pomoc to duchy 6 na 10 i obrona dostaje 7, ale to tylko przez środkowych stoperów. Zgranie to jest marny dowcip 5,5 i fan z gry niewiele lepszy 6,5 na 10, a więc łączna ocena tego składu to 6,5 na 10. A najlepsi zawodnicy to niespodziewanie Ngamukol, nie taki mały, ale jednak wariat, gość po prostu potrafi się wcisnąć tam, gdzie potrzeba. Sané, ten z kolei jest dość wszechstronnie ogarnięty i myślę, że znalazłoby się dla niego miejsce nawet w srebrnym składzie z Premier League, oraz Clonardis, który w grze spisywał się o wiele lepiej od tego, co sugeruje karta, ale bez wątpienia powinien grać na skrzydle, bo jako wycofany boczny pomocnik po prostu się marnuje. W rankingu składów drużyna z drugiej ligi francuskiej zrobiła prawdziwą furorę i już po tygodniu weszła Kolumbijczykom na samodzielnie dotychczas zajmowane stanowisko najgorszego składu. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!